Cześć, zapraszam Was do wykonania takich uroczych mini kapelusików, które możemy wykorzystać do przeozdabiania naszych prac scrapbookingowych, mixmediowych czy jakichkolwiek innych kartkowych. Bądźcie takie maleńkie, przeurocze, naprawdę bardzo proste w wykonaniu. No chociażby zobaczcie tutaj na przykład taką matę. O. Fantastycznie to wygląda. Ten element również na albumie, już wam go pokazywałam wielokrotnie, z przeróżnymi właśnie szydełkowymi ozdobami. Zobaczcie, jak fantastycznie by wyglądał też z tym kapelusikiem na przykład. O tutaj mam też na przykład wykonanego, przepraszam, mateciaka z kapelusikiem w kolorze takim miętowym. Jak widzicie, do przyozdobienia użyłam różnych elementów. Tutaj są takie dżety, kwiatuszek malusinki, papierowy, tu sznureczek, kwiatuszek, sam sznureczek, perełki. Do ozdób naprawdę, co wam tylko do głowy wpadnie, możecie użyć. A co do użyteczności, ten kapelusik akurat z perełkami jest usztywniony lakierem do włosów. Także jest tutaj dosyć taki trwały i nic więcej nie potrzebuje. Jeżeli nie chcemy utwardzać, to możemy jak najbardziej tutaj sobie uzupełnić ten kapelutek. Tak jak ja tu na przykład gąbeczką, czy kulką silikonową, czy gazą, watką, czymkolwiek. Później na przykład dokleić. A żeby na przykład było łatwiej dokleić, możemy sobie dociąć kółeczko papierowe, dokleić i wtedy łatwiej nam się przytwierdzi, tak? Do pracy, do której będziemy ten kapelusik wykorzystywać. I może troszkę światełka więcej tu spróbuję. Tak jak powiedziałam, wykonanie jest bardzo proste. Spróbujemy teraz wykonać w niebieskim kolorze. Jak zwykle będę używała kordonka maksimum i szydełka. Mam jednomilimetrowe szydełeczko. Praca nam pójdzie bardzo szybko, dlatego chętnych zapraszam. Co tam macie? Herbatkę, kawkę, ciacho, ja mam owoce. Przygotujcie sobie dla relaksu, ponieważ jest to naprawdę praca szybciutka, już powtórzyłam nie wiem ile razy, i relaksacyjna. Zapraszam serdecznie. I tak, nasz kapelusik zaczynamy od wykonania magicznego kółeczka. I w magicznym kółeczku wykonujemy cztery oczka ścisłe. Czyli na początek zamiast pierwszego oczko łańcuszka. No i dalej oczko ścisłe, czyli przeciągamy niteczkę przez kółko magiczne, wyciągamy nitkę roboczą i od razu przeciągamy przez dwa oczka na łańcuszku. Drugie liczymy, oczko ścisłe. Trzecie. I czwarte. Bardzo prosty początek. No widzicie, ja z przyzwyczajenia robię chustę, więc
głównie słupki. I tak przyzwyczajnie napieramy, a tu nic nie napieramy, tylko tak przeciągamy. Dobrze, cztery oczka ścisłe. Zamykamy oczkiem ścisłym, zamykającym tutaj w te pierwsze oczko, które wykonaliśmy zamiast pierwszego oczka ścisłego. Oczko ścisłe zamykające, wyciągamy nitkę i od razu przez oczko. Dobrze. I teraz w drugim rzędzie podwajamy ilość oczek, czyli w każdym tutaj oczku wykonujemy po dwa oczka ścisłe. Pracujemy tylko na oczkach ścisłych. Możemy wykonywać zarówno X-em, jak i Y-em. Jak uważacie, Y-em będzie bardziej ścisły ten kapelusik, ale jak widzicie, on jest taki malutki, że nie jest to konieczne. A już zwłaszcza jak ktoś nie potrafi, no to po prostu zwykłymi oczkami ścisłymi. Pierwsze oczko zastępujemy oczkiem łańcuszka i w tym samym miejscu drugie oczko ścisłe. I tak jak powiedziałam, w każdym z tych oczek po dwa oczka ścisłe. Jest to typowy wzór na wykonanie tak kuli, czapek i tak dalej. Z tym, że nie używamy tu znaczników, ponieważ praca jest tak malusieńka, że żadnych szwów nie widzimy. Wykonałam dwa. Znaczy, muszę jeszcze. Więc jeżeli na początku były cztery oczka ścisłe, a tu podwajamy, musimy ich mieć w drugim rzędzie 8, 5, 6. Wzięłam pojemniczkę, więc będę ręką tylko odwijała, ponieważ jest to szybka praca i tej niteczki niezbyt wiele jest nam potrzebne. Od razu wrabiam tutaj, ale to już Wam też mówiłam, że nie musicie, jak nie chcecie, później ją sobie przeciągniecie. Rozgadałam się, nie wiem ile mam oczek, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, dobrze. Oczka ścisłe zamykające w pierwszym oczku. Tak. Trzeci rzędek to podwajanie kolejne, ale tylko w co drugim oczku. Więc tutaj mamy 8 oczek. Podwoimy w co drugim, będziemy mieli w finale 12, tak, 12, dobrze liczę, oczek, więc tu robię oczko łańcuszka w pierwszym i w tym samym drugi oczko ścisłe. W kolejnym będzie tylko jedno, w kolejnym będą dwa oczka ścisłe. Jedno. W kolejnym dwa oczka ścisłe. W kolejnym jedno. Tutaj ponownie dwa oczka ścisłe. I w ostatnim oczku jedno. Tak powinno być 12 oczek ścisłych. Zamykamy oczkiem ścisłym, zamykającym. W kolejnym rzędzie powiększanie będzie wyglądało, co trzecim oczku będzie po dwa, a w praktyce wygląda to tak. W pierwszym dwa oczka ścisłe, w kolejnych dwóch po jednym oczku ścisłym, dwa. Tu, tak powiedziałam, co trzecim, czyli tu w tym dwa oczka ścisłe, w kolejnych dwóch po jednym oczku ścisłym. Teraz dwa oczka ścisłe, w kolejnych dwóch po jednym oczku ścisłym, dwa oczka ścisłe w jednym,
i w kolejnych dwóch po jednym oczku ścisłym. Zamykamy oczkiem ścisłym, zamykającym. Kolejny rząd. Dalej powiększamy liczbę oczek, ale teraz będzie już schemat. Dwa oczka w jednym, w trzech kolejnych po jednym. Czyli tu mamy pierwsze oczko w tym samym. Drugie oczko ścisłe. Jeden. Drugi. Jedno oczko ścisłe. W trzecim jedno oczko ścisłe. Czyli w czwartym wychodzą nam dwa oczka ścisłe w jednym. I znowu jedno oczko ścisłe. Jedno oczko ścisłe. I trzecie oczko ścisłe. Dwa oczka ścisłe w jednym. Ponownie jedno oczko ścisłe w jednym, drugie oczko ścisłe, trzecie oczko ścisłe, w czwartym dwa oczka ścisłe w jednym. I teraz ostatnie trzy oczka ścisłe w tym rządku. Zamykamy oczkiem ścisłym, zamykającym. Teraz ten kolejny rządek, to już nie powiększamy liczby, a wykonujemy w każdym oczku po jednym oczku ścisłym. I będzie ich wtedy 20. Więc mamy 1, 2, 3, 4. 19 i 20. Ok, zamykamy oczkiem ścisłym, zamykając. Jak widzicie, już nam się właśnie tu tak wybrzuszył ten kapelusik. Ten sam sposób robi się właśnie, tak powiedziałam, czapeczki czy kulki owale maskotkowe, tak? Dobrze. Możemy wykonać jeszcze jeden rząd po jednym. Wtedy ten kapelusik będzie taki głębszy, tutaj zauważcie, niż te. No ale wtedy musimy wiedzieć, do czego chcemy użyć, ponieważ taki głębszy, no do exploding boxa, to tak na przykład. Ale już do kartki czy do ateciaka, no nie bardzo. Dlatego ja pokazuję tylko ten jeden rządek pojedynczych oczek ścisłych. A teraz skupimy się na wykonaniu ronda kapelusza, tak? Też jest prosty i za chwilę będziemy miały swoje wykonane piękne kapelusze. Aby wykonać rondo kapelusza, nadal pracujemy na oczkach ścisłych, z tym, że no tu wykonujemy oczko łańcuszka zamiast pierwszego oczka ścisłego. Tu będziemy pracować, powiększając liczbę oczek, aby te rondo było, wiadomo, w miarę dosyć. W co drugim oczku z poprzedniego rzędu będziemy wykonywały po dwa oczka ścisłe. Ale również, aby te rondo, tak tutaj widzicie, nie było zlane z główką kapelusza, tylko było rondem, będziemy wkuwać się, no wyostrzcie, nie w cały łańcuszek tutaj brzegu, a tylko i wyłącznie w tą przednią, o teraz, w tą przednią niteczkę z każdego z tych łańcuszków, tak? Ale tu właśnie w pierwszym wykonałam
zamiast pierwszego oczka oczko łańcuszka, więc teraz w tym samym miejscu, tak powiedziałam, co drugim będziemy robiły po dwa, wkuwam się już właśnie w tą pierwszą niteczkę łańcuszka z poprzedniego rzędu i tu wykonuję oczko ścisłe, tak? W kolejnym będzie tylko jedno oczko ścisłe. Tak powiedziałam, na całym okręgu tylko w tą jedną niteczkę się wpływamy. Tak? Tu będą dwa oczka ścisłe w jednym. W drugim jedno oczko. W kolejnym dwa. Kolejnym jedno. Ta praca jest taka szybka i krótka, że nie przyspieszam. Ponadto tutaj, wiecie, troszkę komentuję i robię naprawdę pomalutku. Tak, aby nawet początkująca osoba się nie zraziła i chciała sobie taki kapelusik wykonać. Tu był jeden, tu muszą być dwa oczka ścisłe. Kolejnym jedno. Dwa oczka ścisłe. Jedno. Ostatni. Jedno oczko ścisłe, zamykane oczkiem, ścisłym zamykającym. I wykonamy teraz już ostatni rządek, taki ozdobny, aby ten kapelusik miał takie, wiecie, fajne rondo. A to jest bardzo prościutkie. Tu wykonujemy tak dwa oczka łańcuszka i wkuwamy się w kolejne oczko oczkiem ścisłym zamykającym. Dwa oczka łańcuszka, oczko ścisłe zamykające, dwa oczka łańcuszka, oczko ścisłe zamykające i tak do końca rzędu. I tak wykonałam łańcuszki na całym okręgu i tak samo kończymy naszą pracę już oczkiem ścisłym zamykającym. Odcinamy niteczkę. Zaciągamy. I chowamy końcówkę. I chowamy końcóweczkę. Tak. I zobaczcie, jesteśmy właścicielkami fajnego, pięknego kapelusika. To co zbędne odcinamy. I teraz tylko pozostaje nasza wena. Jak sobie ten kapelusik ozdobimy? Tak jak to wam pokazałam, te różne wariacje. To jest po prostu kropelka w morzu wyobraźni. Możemy zrobić na przykład o coś takiego. Tak? Tak, podoba mi się, przykleję od razu, bo tak to będzie spadało i wam nie może nie wydawać się to tak fajne jak mi w tym momencie. Jak widzicie, zwykłym magicikiem, magica mam tu przelanego. Nie używam kleju na gorąco do tego. Usztywnienie też, tak jak wam powiedziałam, to już od was zależy, czy będziecie chciały usztywniać, w zależności też od tego, do czego będziecie używały. O, zobaczcie, niech będzie na czubeczku kwiatuszek, tu sznureczek. O, tak.
akurat nie mam źródełeczka teraz pod ręką. Gdzieś już schowałam na miejsce. Ale patrzcie, mam kawałek gdzieś tam papierka, żeby wam zobrazować. O. Naprawdę ozdabianie. To już dobrze wiemy, że każdy lubi tak jak lubi dżety. Aha, ja tu pokazywałam, nie było nic widać, przepraszam. Także powtórzę jakiś tu papierkiem, bo sznurka nie chce mi się teraz, gdzieś mam w innym pudełku. Biało się pokazało. Może być czarny, to jest kawałek papieru jakiś odcięty, tak? Zobaczcie. Też super wygląda. Właśnie tak mówię, dżety, perełki, sznureczki, no pomysłów, guziczki, co naprawdę wam tylko Wena przyniesie. Ten jest taki, o, to śmieszne. Ja tu na pewno sobie dodam coś w kontrastowym kolorze. O, tu mam niteczkę z mojej pracy obecnej. Zobaczcie. No, przełóż się niteczka. O, patrzcie. Naprawdę, naprawdę niewiele potrzeba, aby mieć fajną, własnoręcznie wykonaną ozdobę. No to światło tutaj zupełnie nie oddaje tych kolorów. Ten kapelusik jest w takich kolorach miętowych. Ale naprawdę zachęcam was do takich prac, po prostu jak się już po prostu wdrożymy w to, to jest to uzależniające, można powiedzieć, relaksujące i przede wszystkim co dające satysfakcję z tego, że wykonujemy sobie własne ozdoby własnoręcznie do naszych prac później wykonywanych, a osoby, które takie prace otrzymają, na pewno ulegną czarowi takiej pracy. Życzę wam twórczych wieczorów, wszystkiego dobrego, dużo radości i zdrowia na co dzień. Pa, pa.